Witamy z trzeciego amatorskiego pucharu KSW, specjalnie dla MyMMA, Borys Mańkowski, witamy. Siemanko. Przede wszystkim Borys, jak zdrowie? No ostatnio, na ostatnim KSW kontuzja niestety. No mogłoby być lepiej, ale nie jest najgorzej. Tam rehabilitanci mówią, że szybko się wszystko goi, także ogólnie powinienem być jakoś niedługo sprawny. Jak na razie mogę sobie pozwolić na boks i zapasy zagadam na boks i siłownię. Borys, no właśnie, 22 omijasz, 23 jest szansa, że zawalczysz? Możliwe, możliwe, ale zobaczymy, jak to wszystko, czas pokaże, jak się będzie leczyć wszystko. No właśnie, w twojej wadze jest taka dość teraz skomplikowana sytuacja, Slambek jest mistrzem, teraz walka Marcin Naruszka, Rafał Mochc. No chyba wiem, kogo to obstawiasz, ale zapytam do formalności. No oczywiście Rafała Mochca, no nie mogę nikogo innego obstawić. No i co wtedy? Myślisz, że będzie rewanż twój z Rafałem, czy do tej walki nie dojdzie? Nie, no to było bez sensu troszeczkę. Nawet bardzo bez sensu. No właśnie, i teraz jak myślisz, z kim mogliby zestawić cię wodarze KSW po twoim powrocie z kontuzji? Czy mogłaby to być od razu walka rewanżowa z Aslampkiem? Znaczy, no tam to wszystko zależy od nich, ale myślę, że to byłoby trochę nie w porządku dla Aslampka. No bo też nie chciałbym walczyć pasa i zaraz się bić z byłym pretendentem, powiedzmy, czyli mną, po raz kolejny, żebym się bił tam, czy tam wygrał ze mną i zaraz znowu ma się ze mną bić. Dlatego ja tam nie napieram kompletnie, tam nie wiem, co tam wymyślą chłopaki, to wymyślą. Według mnie na pewno nie dostanę od razu walki z Aslampkiem. Na razie on wygrał, jest mistrzem i nie ma co gadać w ogóle, według mnie to... No nie może tak być, że wygrywasz z kimś, zaraz masz znowu od razu rewanż, bo nie wiem, bo jest ktoś tam, nie wiem, w porządku czy coś. To było jak było, no nie oszukujmy się, to prawda, kontuzja wyszła jak wyszła, ale Aslamek wygrywał ze mną cały czas, więc nie ma co gadać, no wygrał i tyle. A jak podoba ci się tutaj ten amatorski puchar? No jak na razie się dopiero rozpoczął. Jeżeli chłopaki od nas wygrają, to na pewno mi się bardzo będzie podobało. Jeśli przegrałem, to już nie. No to już tak już mniej. Także postarajcie się, żeby wygrali. KSW 22. Paweł Nastula, Janek Błachowicz. Jak oceniasz ten event? No co, no kurde. Paweł Nastula to sam sobie już mówi za siebie. No wiadomo, że to jest jednak taka ikona sportu, tego i MMA, i judo. Także naprawdę można ze względu tylko na niego już oglądać tą walkę, tą galę. Janka, jestem całym sercem za Jankiem. Zawsze zresztą, bo jest bardzo w porządku i jako zawodnik, i jako kumpel. Także no, nie ma co, trzeba oglądać. Oglądajcie. Zachęcam wszystkich. Oglądajcie. Borys, a walka Karol Bedorf kontra Oli Thompson. No, zakontraktowanie Thompsona, który walczył w UFC, jest chyba bardzo dobrym ruchem. No bardzo dobrym, szczególnie dla Karola, że może powalczyć sobie jednak z człowiekiem, który się bił w tej najwyższej półce, czyli w UFC. No mam nadzieję oczywiście, chociaż nie mam nadziei, tylko trzymam całe kciuki z całego serca. Życzę wygranej oczywiście Karolowi, żeby być może to włodarze UFC kiedyś się po niego zgłoszą. Dobrze, Borys, dzięki bardzo za wywiad. Dzięki bardzo, pozdrawiam.